Drodzy goście, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, aby uczcić dwa wyjątkowe wydarzenia. 105-lecie flotyli Pińskiej oraz 25-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te ważne rocznice są dowodem nie tylko na bogate tradycje naszej historii, ale również na nasze zaangażowanie w budowanie współczesnego bezpieczeństwa i stabilności na arenie międzynarodowej. Wasza obecność symbolizuje ciągłość tradycji i wartość służby wojskowej w obronie kraju. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to hołd złożony tym, którzy swoją pracą, służbą i poświęceniem kształtowali naszą niepodległość, bezpieczeństwo i pozycję w świecie. Cieszymy się, że wspólnie możemy świętować te wyjątkowe rocznice i przypominać sobie o wartościach, które zawsze powinny być fundamentem naszego działania. Świetnie, że akurat mogę z Wami być. A wszyscy wiedzą, że jako córka generała Andersa popieram wojsko, popieram klasy mundurowe, a z mojej strony bardzo popieram Bractwo Kurkowe. Zostaliśmy zaproszeni tutaj dzisiaj na tą plażę przez Bractwo Kurkowe na wydarzenie, które było wydarzeniem bardzo fajnym, proobronne wydarzenie. Nasi kadeci brali udział w konkurencjach, rzut granatem, rozkładanie i wysłanie broni, strzelanie z urządzenia cyklop, także wiele różnych innych fajnych i ciekawych konkurencji. Współpracujemy z szkołami mundurowymi o profilu wojskowym Straży Pożarnej i Policji. Po raz kolejny organizuję turniej dzisiaj sprawnościowy. Propagujemy przy okazji tej uroczystości przystąpienie do Wojska Polskiego Młodzież Mundurową. Kolejny raz mogliśmy zrobić tą uroczystość ku uczczeniu Floty Lipickiej i 25-lecia Polski wstąpienia do NATO.